Kostka Simplified Dreidel Cube przychodzi do nas w takim bardzo prostym opakowaniu z małym okienkiem. Sama kostka ma też bardzo ładne naklejki z niestandardowym kolorem, bo różowym zamiast pomarańczowego oraz siwym zamiast białego, ale same naklejki są bardzo ładne, dobrze ze sobą kontrastują. Co do kostki, jest to ciekawa modyfikacja, raczej najbliżej temu do kostki 3x3. O co chodzi? Normalnie kością nie poruszymy w żaden sposób, tylko mamy do dyspozycji ruch narożnikami. Ale jeśli w jednej linii, na jednej ścianie narożniki przekręcimy w odpowiedni sposób, jak widać, te linie układają nam się prosto i możemy wtedy przekręcić ściankę. Nie jest to, wbrew temu jak może się wydawać, ciężka kostka i naprawdę można samemu dojść do jej rozwiązania w paręnaście minut. Bardzo przyjemnie się układa. Jest to też spowodowane tym, jak się porusza. Kostka chodzi bardzo fajnie, gładko, płynnie. Nie trzeba wkładać w to żadnej siły. Jest też cichutka. Czasem może denerwować, jeśli jakiś tam narożnik nam się przekręci i nie będziemy mogli wykonać ruchu. Mogą trafić się jakieś małe loki, ale raczej, jeśli będziemy zwracali na to uwagę, czy zawsze wszystko jest dobrze przekręcone, nie będzie żadnego problemu. Jak mówiłem, kostka nie jest ciężka. Jeśli ktoś szuka większego wyzwania, to ma też swoją rozbudowaną wersję, czyli Dreidel Cube. Ale ta kość, no, powinna zabrać wam, już gdy ją opanujecie, nie więcej niż 3 minuty.